ktoś drugi. Teraz. Teraz. Brawo, że za nią pójdzie olbrzymi ruch społeczny, który spowoduje, że w końcu odzyskamy kontrolę nad naszymi budżetami, a zatem odzyskamy kontrolę nad naszym życiem, że w końcu zostaniemy dopuszczeni do podejmowania decyzji, co się dzieje z naszym życiem, co się dzieje z naszymi wspólnymi finansami. Problemy we wszystkich miastach są takie same, więc nie będę wymieniał po raz kolejny litanii tych samych cięć, bo wszyscy je znamy, ale chciałem parę słów powiedzieć o całym tym dziadowskim państwie. Tym państwie, które od 20 lat generuje pseudowzrost gospodarczy poprzez wyprzedaż majątku narodowego, poprzez likwidację wszelkich usług społecznych, od 2004 roku poprzez przejadanie funduszy unijnych, a teraz z okazji igrzysk, z okazji Mistrzostw Europy, poprzez generowanie gigantycznego długu, zadłużanie się w bankach, które w przyszłości będą przejmować nasze publiczne mienie. My wszyscy mieszkańcy Polski mamy na czas turnieju zaprzestać protestów, mamy przestać strajkować, mamy zamknąć się, siedzieć cicho i cieszyć się igrzyskami. Mamy zwolnienia, mamy rozwój pracy czasowej, mamy likwidację funduszu socjalnego i mamy ciągłą presję. I na czas igrzysk pracodawcy, kamienicznicy, władze miasta nie grają z nami w jednej drużynie. Mimo że chcą, że zmuszają nas wszystkich i każą nam na ten czas igrzysk zamilknąć, nie protestować, nie przez święta. My to święto zepsujemy dlatego, że nie gramy z nimi w jednej drużynie. Brawo! Brawo! Brawo zamiast igrzysk! Brawo! Brawo! Brawo zamiast igrzysk! Thank you.
przyjechaliśmy tutaj wesprzeć waszą demonstrację. Mam nadzieję, że to początek, że ta rewolucja będzie trwała. Gorsze niż były w tak zwanej socjalistycznej realicie. Euro tego nie zmieni, niczego nie zmieni w tej dziedzinie, nawet to pogorszy, ponieważ już w ogóle nie będzie pieniędzy na edukację sportową, ani na żadną inną edukację. Myślę sobie przy tym, że ogromna szkoda, że poznańskie teatry uliczne nie znalazły żadnego zainteresowania u organizatorów euro. Pijemy piwo, organizujemy koncerty i organizujemy komercyjną, powierzchowną imprezę, z której nie będzie dla nas społecznie nic. Poszłabym przez Wrocław i głośno krzyczałam, że ta rada miasta to jest durna cała i wydała właśnie 900 milionów na budowę drogich i wielkich stadionów. Pracownicy sfery budżetu ponoszą największe koszty.